Chwała Bogu. Mamy przywilej zajmować się najważniejszą sprawą naszego życia i dlatego też potrzebujemy być świadomi, żeby móc korzystać z tego, czym Bóg nas obdarza. Musimy być gotowi na przyjęcie tego, czym nas Bóg obdarza. On może nas obdarzyć, a my możemy nie wziąć tego i pójść bez tego dalej. Albo przyjąć to i dziękować Mu za to, czym nas darzy. Jak będziemy przyjmować to, czym nas darzy, będziemy wzrastali, będziemy się rozwijać i będziemy coraz bardziej podobni do Jego Syna. Gdy zaś nie będziemy tego przyjmować, chociaż usłyszymy o tym, czym On nas darzy, no to będziemy karłowacieć i owoc będzie coraz bardziej przykry. A więc chodzi o to, że trzeba to przyjmować, trzeba korzystać z tego nieustannie, trwając tym, aby tak mogło być. Doskonale o tym wiemy, że zwyciężać diabła możemy tylko wtedy, kiedy idziemy dokładnie tak, jak Syn Boży nas prowadzi. Nie sami, lecz za Nim. Wszyscy, którzy idą sami, widzimy, że doznają porażki, diabeł ich napada i omota ich umysły i nie rozumiesz, co ten człowiek w sumie wyprawia, bo będąc wierzącym czy wierzącą powinni iść za Chrystusem wszak, a nie sami chodzić po tym świecie. Tylko w Chrystusie można deptać po wężach i skorpionach. Bez Chrystusa to węże i skorpione będą cię kąsać i z tobą będzie źle, bo będziesz mieć taki umysł napakowany różnymi myślami, czy będziesz miała i to będzie cały czas tam przeszkadzać, aby człowiek mógł normalnie myśleć o tym, co w górze, cieszyć się Chrystusem, dziękować Bogu, że jest dzieckiem Bożym. Całkowicie jak gdzieś to umknie i pojawi się w to miejsce bałagan, różne zgubne pomysły, dziwne działania czy inne rzeczy. A więc wiemy o tym, że sami po tym świecie nie możemy chodzić. To nie jest nasz ogród Eden, po którym możemy sobie chodzić, patrzeć, podziwiać, co Bóg stworzył. To jest świat ciemności, to jest pełno zła, które jest czyha na człowieka, który idzie sam, żeby go pociągnąć i wciągnąć swoją pułapkę. A więc tak bardzo ważnym jest to, że wiemy o tym, że sami nie powinniśmy chodzić po tym świecie. Ale wiedza a wykonanie to są dwa jeszcze różne rzeczy. Człowiek może wiedzieć, że nie powinien kraść i będzie kraść. Człowiek może wiedzieć, że nie powinien kłamać i będzie kłamać. Człowiek może wiedzieć, że powinien robić to, a robić zupełnie co innego. A więc wiedza sama w sobie jest dobra, ale nie wystarcza. Trzeba korzystać z niej. Tak jak ze wszystkim, mamy mądrość. Jest jedzenie, jesteś głodny, korzystasz z niego, ale możesz nie korzystać i oglądać jedzenie, i podziwiać jedzenie, i umrzeć przy tym jedzeniu, dopóki go nie zjesz. A więc to samo jest z naszym codziennym życiem. Możemy wiedzieć, że Jezus jest naszym codziennym, najlepszym pokarmem, który darzy nas życiem i możemy nie jeść, nie karmić się Jezusem i obumierać. I obumierając okazywać swoją coraz większą nieudolność, słabość, chorobę, niemożliwość, aby naśladować Jezusa, żeby się inni nad nami litowali. Ale to nie litości nam potrzeba, tylko napomnienia, że trzeba jeść, karmić się Panem Jezusem Chrystusem. Trzeba oczyścić się od tego wszystkiego, co powoduje chorobę ust duchowych i nie pozwala, aby spożywać ten wieczny pokarm. A więc bycie na lekcji, tak możemy cały czas, bycie na lekcji nie sprawia, że jesteś uczniem, który uczy się. Możesz tylko być na lekcji, można być na zgromadzeniu i też nie wykorzystać tego czasu, którym się jest na zgromadzeniu, żeby przyjąć to, co tutaj jest. I można stać i pójść dalej albo skorzystać z tego, o czym jest tutaj mówione i zacząć to czynić. Lepiej skorzystać, bo wtedy pokazujesz,
że przyszedłeś czy przyszłaś tutaj, aby poznać bardziej Pana i więcej Nim żyć. Jeżeli zaś tego się nie zrobi, to człowiek pokazuje sobą, że w sumie przyszedł, bo, czy przyszła, bo, no bo trzeba było wypełnić ten nakaz zgromadzeniowy. Sami nie. Z Panem tak. To będzie widać. Czy sami, czy z Panem po tym, co się z nami dzieje. Drugi list do Koryntian, 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Lub tak jak przez Pana Ducha. A więc jesteśmy przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa, gdy należymy do Niego, gdy trwamy w Nim. Dzieje się z nami właśnie ta piękna rzecz i wtedy wszyscy mogą oglądać, że my jesteśmy z Panem, że Pan jest z nami, ten Pan, który obdarza swoją obfitością, swoją chwałą. I wtedy mamy siłę zwyciężać wroga. Wróg napada na nas, chce nam coś zrobić, chce nas skrzywdzić. Chce nas wciągnąć w jakąś intrygę, chce nas złapać w jakąś pułapkę, chce nas namówić do czegoś złego. A my, trwając w Chrystusie, jesteśmy poddani zupełnie czemuś innemu, innym przemianom. Duch Boży nad nami pracuje, napełnia nas tym, co jest dobre, miłe i pożyteczne i nie myślimy wchodzić w coś, co zdajemy sobie sprawę, że jest złym towarem, czy złym jedzeniem, czy złym ubraniem, aby w tym się poruszać za Jezusem Chrystusem. A więc nie przyjmujemy czegokolwiek innego, jak tylko to, co przychodzi do nas od Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy nasze zdrowie duchowe jest prawidłowo i funkcjonalność naszego ciała też jest zupełnie inna. Bardziej skłonne jest do czynienia tego, co pożyteczne, dobre, miłe i potrzebne, niż do zabiegania o swoje prawa, swoje racje. Księga Izajasza, 52:10. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. I oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. I co za tym idzie? Precz, precz, wyjdźcie stamtąd. Nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród Niego, czyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie. Bo nie wyjdziecie w popłochu, bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. I kiedy krańce ziemi mogą oglądać zbawienie Boże, następuje też i rozkaz, wyjdź, opuść ten teren nieczystości, opuść teren waśni, kłótni, starć grzechu, ciemności, opuść teren cielesności. Ilu opuściło ten teren? Ilu wyszło z Babilonu cielesnego zwyciężania jednego nad drugim, czy jednej na drugą? Ilu wyszło z Babilonu okazywania się lepszym, czy lepszą od kogoś? Ilu opuściło Babilon szukania własnej chwały? Ilu opuściło Babilon zabiegania o swoje zdrowie fizyczne, ponad to duchowe? Ilu opuściło ten Babilon już? Tylu zobaczymy w chodzących w światłości Chrystusa. Bo tak jak i też w liście do Hebrajczyków jest napisane, aby wyjść poza obóz na pohańbienie Jego, aby być tam, gdzie jest Chrystus. To jest najważniejsze i najpotrzebniejsze. Bo wszak do tego wszystkiego jest nam cały czas potrzebne oglądać to, jak to się dzieje, jak w ludziach wierzących dokonują się cudowne zmiany i coraz bardziej widać w nas Chrystusa. Wszak tego potrzebujemy oglądać. Nie więcej ludzi w zgromadzeniu, ale więcej Chrystusa w zgromadzeniu potrzebujemy widzieć. Bo co z tego, że będzie więcej ludzi, którzy nie chcą być jak Chrystus? To będzie mieli utrapienie. To tak jakbyśmy nieśli powiedzmy 50 kilo, a jeszcze sobie mówimy, no trudno, już jakoś niesiemy, ale jeszcze coś uniesiemy. No to 100 kilo, 150, niech cię powali. I co z tego?
Jak przychodzi kolejny człowiek, nawraca się i tak jak było wspomniane, ten nawrócony, on chce chętnie dźwigać ciężary w tym zakonie Chrystusowym. On chce nosić ciężary innych i patrzysz, że to nie jest ciężar dla ciebie ten człowiek z zboże, tylko jest to człowiek, który wspiera cię, czyni to, co potrzebne, aby te ciężary dźwigać i aby zbór rósł Bożym wzrostem. I mówisz, Boże, daj więcej ludzi. Jeżeli każdy będzie dźwigać ciężary innych, Boże, daj więcej, bo wtedy ten zbór będzie rósł, będzie się rozwijał. Stąd ludzie wpadali na różne pomysły. Najpierw były wielkie zbory, później powiedzieli nie, trzeba małe zbory, bo inaczej nie da rady, a więc próbowali tak albo tak, ale to nie o to chodzi, małe, wielkie. Tu chodzi o to, czy człowiek opuścił Babilon, czy też nie. Pomyśl, czy opuściłeś, czy opuściłaś Babilon, czy też nie. Bo jeżeli nie, to ten rozkaz dalej do ciebie jest skierowany. Zbawienie zobaczyłeś, zobaczyłaś, ale Babilon trzeba jeszcze opuścić. Trzeba opuścić siłę ciała, możliwość ciała. Chwałę ciała trzeba opuścić. Trzeba wyjść do Chrystusa i tam jest miejsce budowania się nawzajem na Boży dom. To jest najważniejsze. Ujrzeć zbawienie i pójść tam, gdzie ono cię prowadzi. Pójdź za nim, żeby inni zobaczyli, że to nie ty już żyjesz, ale w tobie jest inne życie już. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, znane nam słowa, 23 i 24 wiersz. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I mamy znowuż to samo. Wyjść, pójść za nim. Wyprzeć się siebie. Rozumiesz? To jest właśnie zobaczyć zbawienie swoje. To jest Chrystus w nas, nadzieja wiecznej chwały. To jest dostać takiego bodźca, że już wiesz, że w świecie nie zostaniesz bez Jezusa. Że musisz być z Jezusem. Bez Niego nie masz jak nawet pomysłu na życie. Wszystko upadło. Zobaczyłeś, że to wszystko idzie na nic. Te twoje starania, troski, chodzenia koło wszystkiego, wychowywanie dzieci, które później będą wychowywać następne dzieci, żeby umarły bez poznania Boga. I znowuż następne, i następne. To jest do niczego. To jest do zniszczenia. Ale pójdź za Panem, żeby zacząć wychowywać dzieci dla Boga. Żyć dla Boga i wychowywać je dla Boga, to jest zmiana. O tą zmianę przyszedł Jezus się upomnieć w nas ludziach. On nie przyszedł umrzeć tylko na krzyżu, żeby mówić o ukrzyżowanym. On przyszedł, żebyśmy umarli dla świata, a żyli dla Boga. O tym pomyśl. Zmień swoje myślenie. Pomyśl o tym, że ty nie musisz siedzieć w Babilonii. Gdzie siłą jest ciało, mądrość, kpina, żart, swawola, ale idziesz do Chrystusa, gdzie jest pokora, miłość, radość i pokój wzajemny, gdzie ludzie są sobie Bożą rodziną. A więc wyjść, opuścić. To nie, że muszę wyjechać z jakiegoś miasta do drugiego miasta. Mam opuścić Babilon, mam opuścić myślenie tego świata, sposób życia tego świata, decyzje tego świata mam opuścić. W Chrystusie zobaczyłem zupełnie inne decyzje, inne życie, wieczne życie, które nie ma końca. A więc po co siedzieć w Babilonii, kiedy Jezus jest poza? List do Rzymian, 8 rozdział, od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Boga jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A więc znowuż piękne powołanie. Zobacz, że możesz chodzić na zgromadzenie i 30 lat i siedzieć w Babilonie dalej.
I ten Babilon będzie przez ciebie próbował niszczyć Kościół. Albo opuścić Babilon i rozpocząć życie zbawionego, zbawionej osoby, którzy zostali wybawieni z niewoli Babilonu, aby żyć na wolności dziecka Bożego, których Duch Boży prowadzi, a nie duch tego świata, którzy są zupełnie inne zmysły mają do działania, dla których wieczność jest prawdziwym życiem. Co to znaczy opuścić Babilon? To znaczy opuścić ciemność i wyjść na światło. Na światło, gdzie nie potrzebujesz maski, bo jesteś podobny do Chrystusa, podobna do Chrystusa. Nie musisz się skrywać, chować, nie potrzebujesz zaciemnień ani zasłon. Chrystus jest twoim życiem. Nie wstydzisz się żyć, bo żyjesz dzięki Jezusowi. Babilon jest potrzebny wszystkim tym, którzy nie miłują Jezusa ponad wszystko, bo tam jest ciemno, tam można się schować, tam są pokoje, tam są piwnice, tam są różne miejsca, gdzie człowiek może sobie uprawiać to swoje życie. Na wolności jest światło, jest jasno. Na pewno wszyscy zwróciliście uwagę, że każdy, który się nawraca i prawdziwie nawraca się i doznaje przebaczenia swoich grzechów, prawdziwej pokuty, prawdziwego porzucenia, ten człowiek tak się cieszy życiem, tak się cieszy tym nowym życiem. Szczęśliwy jest, nie musi nic czego udawać ani opowiadać. Po prostu żyje pełnią Chrystusa, na ile teraz jest to mu dane i nigdzie nie widzisz fałszu ani obłudy. To wszystko zginęło, nie ma tego. To jest zbawienie, to jest wyprowadzenie na wolność. Człowiek musi za życia tego doświadczyć, bo inaczej, jeżeli nie opuści Babilonu, to zginie wraz z Babilonem, bo Bóg mówi: opuść Babilon. Babilon będzie przeżywać Boży gniew. To są ci, którzy nie chcieli się słuchać Boga. Tam w Babilonie są ci, którzy nie uznają Boga, jak i ci, którzy nie chcą Go słuchać, nie czynią słów Ewangelii. Też pozostają w Babilonie, a więc nie opuścili Babilon przez trwanie w nieposłuszeństwie Bogu. Wiedzieli, co Bóg mówi, ale nie chcieli według tego żyć, według tego postępować. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. List do Galacjan, 5 rozdział, 22 i 23 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. To są ci, którzy opuścili Babilon. Tak wygląda życie Jezusa. Dopóki człowiek żyje, jest możliwość porzucania swoich grzechów. To jest wielka łaska Boga. Po śmierci już tego nie będzie. Dopóki człowiek żyje, może, słuchając Boże Słowo, zrobić to, zacząć to czynić. Przyjąć oczyszczanie i uwolnienie do innego życia, ale może zostać przy swoim. Ja bym doradzał to porzucenie swojego życia i życie dzięki Jezusowi. Jest o wiele lepsze, bo ma zabezpieczenie, ma siłę wszechmogącego Boga, która prowadzi człowieka dalej i dalej. To jest Duch Święty, ta Boża moc, Duch, który ma moc działać w ten sposób, jak Ojcu i Synowi to się podoba. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. 2 rozdział, 25 wiersza. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę
ludu Twego izraelskiego. Oto wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie Boże. Oto mamy zbawienie widoczne. Oto nie mamy teraz spać i myśleć, jak w Babilonie się urządzić i żeby było fajnie. Mamy wychodzić i być tam, gdzie jest życie Chrystusa. Żyć dzięki Jezusowi dziś, jutro, pojutrze i aż do śmierci, alboż do Jego powrotu. Już nie wracać do Babilonu, żeby znowuż ciału dać trochę rozkoszy, trochę zadowolenia, trochę podbudowania, jego pychy, jego dumy, jego arogancji, że nie jesteś najgorszy, najgorsza, że nie jesteś taki głupi, taka głupia i tak dalej. Po co to? Myśmy już uznali, że jesteśmy głupcami bez Boga. Że nie umiemy nawet myśleć, ani modlić się, ani mówić, ani żyć. Że prawdziwa mądrość to Chrystus i dzięki Chrystusowi dzisiaj wiemy, jak żyje człowiek na ziemi, a podobać się Bogu. A więc mamy ten wielki przywilej, tą łaskę, że widzieliśmy zbawienie nasze kiedyś pewnego dnia i nie chcemy już odwrócić oczu od zbawienia naszego. To jest Chrystus Jezus, nieustannie, wczoraj, dziś, na wieki. Ten sam Jezus Chrystus. A więc nie zasypiaj, nie przysypiaj, nie myśl sobie, że możesz trochę jednym zadkiem siedzieć w Babilonie, a drugim sobie w Królestwie Bożym siądziesz. Tak na granicy dwóch i będziesz zaliczony w poczet mądrych, którzy nie zrezygnowali, a zarazem wzięli. I powiedzą, to był najmądrzejszy człowiek na tej ziemi. Niestety u Boga to taki człowiek jest dalej w Babilonie. Albo opuścisz Babilon i wtedy jesteś z Chrystusem, tak jak Bóg chce, albo trochę w Babilonie i trochę tam, to tak Eliasz by przyszedł i powiedział, przestańcie w końcu kuleć. Albo tu, albo tu. A więc mamy wspaniały przywilej, życie Chrystusa, wspaniałe, piękne, czyste życie Chrystusa. To jest dar od Boga. Dał nam Syna, abyśmy nowe życie mogli prowadzić. Dał nam po to, żebyśmy już nie musieli żyć według ciała, ale mogli żyć według ducha. Dał nam po to, żebyśmy już więcej nie grzeszyli, ale mogli żyć w święty sposób z Jezusem Chrystusem, dzięki Jezusowi Chrystusowi. A więc dał nam po to, żebyśmy już więcej nie żyli w świecie, jak świat, abyśmy żyli tutaj, pośród tego świata, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi. Już nie w ciemnościach. Symeon mówi, teraz mogę odejść. A mówi, już teraz mogę, widziałem zbawienie. Dzieciątko, niemowlaczek niesiony. A tu widziałem zbawienie, Boże. Jego też zbawienie i Marii zbawienie. Jezus Chrystus. Tym małym dzieciątku dzięki Duchowi Świętemu zobaczył tego wszechpotężnego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, w którym wszyscy nadzieję pokładamy. Ale dobrze byśmy tak pokładali, żebyśmy byli po tej stronie, gdzie On jest, poza obozem. Księga Izajasza, 30 rozdział, 15 wiersz. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Tak było skierowane do tamtych. Oby do nas też to nie było skierowane. Jeżeli się nawrócicie, co to znaczy nawrócić? Obrócić się i nie iść już dalej, jak się szło, tylko iść tak, jak Jezus prowadzi. Jeśli się nawrócicie do Jezusa Chrystusa i za Nim pójdziecie, już nie oglądając się do tyłu i wypierając się swego starego sposobu życia i funkcjonowania, to będziecie zbawieni, będziecie mogli być uratowani. Cicho i spokojnie, bez jakichkolwiek fajerwerków, bez jakichkolwiek haseł, okrzyków czy czegokolwiek. Wasze życie będzie należało do wieczności. O tym pamiętajmy. To nie jest tak, że my próbujemy. To jest tak, że my się nawracamy. My nie próbujemy. My się nawracamy i już nie należymy do siebie, lecz do Niego. To jest zbawienie. Jeżeli my nadal do siebie należymy, to my jesteśmy tymi klientami w sklepie u Pana Jezusa Chrystusa. I to my wybieramy sobie towar. I my mówimy, Panie Jezu, my możemy trochę Ci naszego życia oddać, ale za to musisz mi dać to albo tamto.
A tu nie ma tak. Tu u Pana Jezusa nie ma sklepu. Nie ma tak, że Ty przychodzisz jak klient czy klientka i sobie decydujesz. Panie, dam Ci 15 minut z mojego życia, ale za to oczekuję, że Ty mi dasz trochę coś lepszego niż mój sąsiad ma na przykład. Albo to coś, albo tamto coś. To nie jest tak. To nie jest sklep. To jest zbawienie. Należysz do Pana Jezusa i On cię obdarza tym, co On chce, a może cię obdarzy, że będziesz musiał znosić czyjeś złośliwości, a może ci da, że może będziesz musiał odpowiedzieć dobrym na zło i wtedy będzie inaczej tak trochę, a może będzie chciał, żebyś usłużył komuś, komu ty nie za bardzo chciałbyś usłużyć. I nie będzie pytał się, tylko powie, zrób to, bo inaczej będziesz miał kłopoty. Nieposłuszeństwo jest tym samym, co bałwochwalstwo. A więc chcesz być dla Jezusa? Jezus ma inne plany niż ty. On nie sprzedaje, on zabiera. Wszystko zabiera, włącznie z tobą, na krzyż i ze mną. Ale daje nam nowe życie, swoje życie nam daje. Wszystko nowe. Jeżeli chcesz, to szybko opuszczaj Babilon, bo to w Babilonie Jezus nie daje. On daje to poza Babilonem. Opuszczasz liczbę tego świata, wtedy korzystasz z tego, że masz w Jezusie brata. A jeśli nie opuszczasz, no to dalej zostajesz gdzieś tam na swoim. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Za Jezusem się idzie, a nie tam, że się a może, czy się opłaca. Jak człowiek tak myśli, to daleko nie zajdzie. Bo jak człowiek żyje w grzechu i wie, że zginie w Gehennie i Jezus daje mu szansę przebaczenia i nowego życia, ten wie, że to jest najlepsze, co mogło się trafić. I tu mamy 5:30. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarygodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. Teraz możesz zobaczyć Jezusa. Jezus rozmawia z oponentami i on mówi, ja przytaczam to tylko po to, żebyście przypomnieli sobie, co Jan powiedział i żebyście oparwszy się na tym, przyjęli to, że ja jestem tym, o kim on mówił, to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I żebyście więcej już nie dyskutowali, tylko zaczęli słuchać, zachowywać te słowa i byli zbawieni. Ale to jest to, co w Izajasza jest napisane. Lecz go nie usłuchali. Dokładnie z Izajasza to jest, tu się dzieje. Nie usłuchali go i poszli dalej swoim. Jezus później dalej mówi, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcieli. Mimo tego, że słyszeli i że sam Jezus mówi, przytoczył to po to, żeby byli zbawieni. Nie chcieli, nie chcieli być zbawieni. Czy ty chcesz być zbawionym, zbawioną? Czy chcesz żyć dzięki Jezusowi? To jest ważne. Religia ci nie zbawi. Nie zbawi cię twoje chrześcijaństwo bez Jezusa. Nie zbawi cię, bo będziesz cały czas żyć swoim grzechem, które nabyłeś czy nabyłaś w swoim rodowodzie, bo rodowody mają różne swoje sposoby na grzechy. W jednych wychowywali się ludzie na złodzieja, w drugim na bandytę, a innym znowuż na takiego jakby nigdy nic złego nikomu nie zrobił. A więc Jezus przyszedł zbawić nas z tego, żebyśmy byli takimi, jakimi On jest, nowym człowiekiem. I to jest nam potrzebne, to by mi bardzo koniecznie, a więc pomyśl o tym.
To tak jakby ktoś jechał w pociągu bez biletu. Konduktor przychodzi i okazuje się, sprawa kończy się. Bo ktoś jechał i nie miał biletu. Tak samo jak być pośród wierzących ludzi w różnych zborach na tej ziemi, kościołach i nie mieć życia wiecznego w Chrystusie. To jedziesz pociągiem, aż przyjdzie kontrol. Aniołowie, którzy zostaną posłani, powybierają wszystkich, którzy jadą bez życia wiecznego, zostaną tylko ci, którzy mają życie wieczne. Okaże się, że z tego pociągu mnóstwo ludzi zniknęło. Wyrwanych, może nie porwanych, a wyrwanych, poznikali z tego pociągu. Zostali tylko ci, którzy mają życie wieczne. Ci gotowi byli, aby spotkać się z Panem. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 16 wiersz. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, nie będzie zbawiony. Mamy słowa Pana Jezusa, który bardzo wyraźnie pokazuje, że wiara i chrzest i zbawienie to jest kolejność. A więc potrzebujemy uwierzyć, że Jezus jest Jezusem Chrystusem, Synem Boga Żywego, Synem Bożym, Synem Człowieczym. Potem doznajemy, że On umarł, abyśmy my umarli w Nim, a że nie możemy wejść na ten krzyż, na którym Jezus umarł, bo go już nie ma. Zostało nam dane od Boga miejsce chrztu, zanurzenia, w którym zanurzenie w wodę jest jako przyjęcie swojej śmierci w ukrzyżowanym Chrystusie Jezusie. I kiedy wychodzimy z wody chrztu, idziemy po to, by żyć już dla Chrystusa. To jest zbawienie. Jeżeli ktoś wychodzi z wody chrztu dalej z pomysłem, aby żyć w świecie, to nie jest zbawienie. Ten człowiek nie przyjmuje tego, co mógłby wziąć, ale nie bierze tego i dalej wraca się do świata. A więc jeszcze jest praca nad tym człowiekiem, upominanie, czytamy list apostolski, upominanie, przypominanie, czyż nie po to się nawróciliście i ochrzciliście, żeby żyć z Bogiem dzięki Jezusowi? I stale przypominanie, że jeszcze może, a czasami się kończyło to i wykluczeniami, usunięciami, bo nie szło inaczej. 1 Tymoteusza, 2 rozdział i 4 wiersz czytamy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc, tak jak Jezus powiedział, ja wam mówię o tym świadectwie, abyście byli zbawieni, ale oni nie chcieli. Bóg pokazuje, że chce, aby ludzie wszyscy byli zbawieni, ale ludzie nie chcą być zbawieni. To jest tragedia, prawda? Bóg, który daje zbawienie swoim Synu, daje wszystko, żebyśmy mogli życie z Bogiem prowadzić, otwiera nam wszystko, a ludzie się opierają tak nie za bardzo, chętnie tak próbują trochę i mówią, nie, nie, to mi nie pasuje za bardzo, to kosztuje za dużo mojego życia, nie. Ja... I tak człowiek po prostu zamiast korzystać z tego i w sposób prawidłowy to przyjąć, waha się, zastanawia się i co się później dzieje z tym człowiekiem. Nie rośnie, nie rozwija się. Nie ma w nim Chrystusa, nie ma w niej Chrystusa, nie ma... Mieszkanie było przyozdobione, gotowe, tylko że nie może zamieszkać ten, któremu to mieszkanie się należy. Bo człowiek nie idzie dalej, nie wychodzi z Babilonu, nie opuszcza tego miejsca. Wiemy, że Pan Jezus mówi, jeśli kto nie wyprze się samego siebie, musi się wyprzeć samego siebie. Co to znaczy wyprzeć samego siebie? Powiem może z tej strony, zobrazuję to. Wyprzeć się samego siebie, to znaczy nie bronić nigdy już swoich grzechów. Nigdy nie bronić już swojego grzechu, żadnego. Ale wyznawać to jako grzech i porzucać. I przyjmować oczyszczenie. Bo jeżeli człowiek broni swojego grzechu, bo inny też grzeszy,
to nie ma pokuty. To jest pułapka, to jest niewola, ciemności. Że człowiek patrzy, czy inny grzeszy, jeżeli inny grzeszy, to znaczy, że ja też mogę grzeszyć i wtedy zbawia nas Pan, mimo tego, że grzeszymy wszak. A więc powstaje nowa nauka o tych, którzy żyją w grzechach i są zbawieni. I tak ludzie sobie tworzą następne i następne nauki, bo muszą je tworzyć, żeby się jakoś tam zabezpieczyć, że nie idą na stracenie. A więc wymyślają nową naukę i myślą, że nauka ich zbawi. Nie, nauka nie zbawia. Zbawia Jezus. Jego nauka też, bo w niej jest zbawienie, jest prawda. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Przypowieści Salomona, 28 rozdział. 28 rozdział i 13 wiersz. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Kto ukrywa występki, a więc nie ukrywajmy występków naszych, bo nie będziemy mieli żadnego Bożego powodzenia albo nie będziemy mogli korzystać z Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeśli ukrywa kto występki swoje, to nie przyjmuje łaski oczyszczenia, nie przyjmuje możliwości oczyszczenia z tego grzechu. Ale kto wyznaje i porzuca, ten okazuje, że to jest złe. I Panie, uratuj mnie od tego złego. I ja robię to, co potrzeba, aby tego nie dotykać, nie ruszać tego. A więc kiedy słyszymy o pokucie, o upamiętaniu, to chodzi właśnie o to, żeby przestać nazywać grzech ułomnością, grzech błędem, grzech, no zdarza mi się nazywać grzech jako przekleństwo, jako zło. Jako coś, co oddzieliło nas od Boga. Nazywać Go po imieniu, tak jak rzeczywiście jest. Grzech oddziela od Boga. Nie inaczej, bo jeśli my będziemy mu nadawać ładniejsze nazwy, przyjemniejsze, no to on w końcu będzie do zaakceptowania pod jakąś nazwą. Ale tak czy inaczej jest grzechem i oddziela od Boga. Ktoś mówi, ale ja widziałam tą siostrę, ona też to robi. No to co, no to dwie tu już robicie, ten grzech. I trzeba z niego się oczyszczać, a więc dwie muszą się oczyszczać. Trzeba pójść porozmawiać, siostro moja droga, wszak my robimy grzech, robimy coś złego, musimy coś z tym zrobić. Druga mówi, no masz rację, oczyszczamy się, kończymy z tym. Panie Jezu, oczyść nas z tego. O, spotkały się dwie siostry i coś dobrego z tego wyszło. Też i dwóch braci, jeżeli doszli do takiego pomysłu, że koniecznie trzeba coś z tym zrobić, a nie głaskać i mówić, no wiesz, ja widziałem, on też to robi. Wtedy trzeba się zebrać, ilu też to robi i porozmawiać i zrobić z tym koniec, żeby tego nie robić. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9-10 wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Jeżeli zgrzeszyliśmy, a mówi nie, nie, ja nic złego nie robię, to robimy kłamcę, bo Bóg powiedział, że to jest grzech. A więc kto umie dobrze czynić, a nie czyni? No tego trzeba usprawiedliwić widocznie, może kiedyś będzie lepiej albo co. Nie, grzeszy. Nazywa się to grzechem. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To jest prawda. A więc czyńmy dobro wszystkim, a najbardziej domownikom wiary. I to jest właśnie potrzebne. Człowiek, który pozwoli, że w jego głowie czy w sercu jest inny sposób nazywania rzeczywistości, ten się będzie oszukiwać i zwodzić. I zamiast się ratować w Chrystusie, zostanie w Babilonie i będzie sobie mniemać, że no, ale nie jestem tak zły jak tamten. Nie siedziałem w więzieniu. Czy nie siedziałam? Ale co to da, skoro Babilon dalej jest miejscem twojego zamieszkania?
Trzeba mieszkać w Chrystusie, a nie w Babilonie. A więc opuszczajmy ten teren. Mamy piękne rzeczy przed sobą, ale wiele rzeczy musi zginąć. Ile jest upartości, ile jest próby wnoszenia do międzywierzących Babilonu i mówienia, no ten robi to, ja robię tamto, to jest złe i to jest złe. No to skończmy z tym złem. Usuńmy to zło, jedno i drugie, i niech będzie Chrystus uwielbiony w nas i pośród nas. To jest lepiej. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 22 wiersza. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi, ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. A więc Jezus mówi, oni już mają grzech odrzucenia, grzech, kiedy przyszedł Zbawiciel, a oni go odrzucili, nie chcieli dać się zbawić. Pomyśl sobie, czy ty się dajesz zbawiać Jezusowi, czy dajesz się mu korygować, czy dajesz mu się napominać. Bo on przyszedł zbawić, uratować nas od naszej cielesności, od Babilonu, od niewoli ciemności. A więc to jest najważniejsze i zawsze będziesz wtedy wdzięcznym czy wdzięczną Chrystusowi, bo będziesz sam na sobie czy sama na sobie widzieć zbawienie, jakie On ci daje. Życie, które zwycięża zło, którym diabeł chciałby napełniać. Aby w kościele też było zło, do raju wprowadził zło, to też i do kościoła przyjemnie mu jest wprowadzać zło. Aby ludzie karmili się złem, sycili się złem i gubili się w złu. Ale Jezus jest Zbawicielem, On przyniósł nam zbawienie, uratowanie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Taką możliwość nigdy nikt tu na ziemi nawet nie miał, że dostaniemy. Ratunek w Chrystusie, ratunek w Zbawicielu, ratunek z oczyszczonymi całymi naszymi kartkami, wszystko, całe nasze stare życie zostało usunięte, oczyszczeni od historii życia bez Boga na świecie, aby teraz mieć historię żyjących z Bogiem pośród tego świata, żyjących jako ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Nowi ludzie, uprzejmi dla siebie, mili, prawdziwi, wierni Chrystusowi, jako cząstki jednego ciała, w którym nie ma zła. To jest zbawienie. Jeśli tego nie ma, jest Babilon i lepiej się upamiętać i uciekać z Babilonu, póki jeszcze czas, póki jeszcze jest cały czas to powołanie. Uciekaj, ludu mój, z Babilonu! Gdyż idzie gniew na tym i Babilon będzie zniszczony. Tylko to, co w Chrystusie żyć będzie, teraz i wiecznie. I drugi rozdział 36 wiersza. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Przeszyło ich to słowo. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, cóż, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się, pokutujcie. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych. Chrzest jest na odpuszczenie grzechów. Ale musi być upamiętanie, gdzie człowiek rozumie, że jest grzesznikiem, grzesznicą i potrzebuje oczyszczenia ze swoich grzechów. Chrzest jest napisane, jest jak arka, która może nas wynieść z tego świata grzechu do wolności Chrystusowej. Która jest jedyną taką możliwością, żeby opuścić tą strefę tego świata ciemności. Słowo Boże tak wyraźnie mówi, biada tym, którzy zło nazywają dobrym, a dobro złem. Nie nazywajmy tego nigdy w ten sposób. Zło jest złem. To,
To nam daje możliwość ratowania się, a dobre jest dobrem i z tego mamy korzystać. Pan mówi też, że ludzie nie umieją się wstydzić często z powodu swoich grzechów. Popełniają je, nawet wierzący ludzie popełniają i nie wstydzą się nawet. To też jest Babilon, to jest zło. To miejsce wstydu jest na zewnątrz. Jak popełnisz grzech, tak ci wstyd, tak ci przykro. Czujesz się po prostu, jakbyś wpadł, nie wiem pod co po prostu. Jest ci źle z tym i szybko potrzebujesz, aby to zginęło. Zdaj sobie sprawę, że twoi bracia to widzieli, siostry widzieli twój upadek. Jest ci źle z tym, że musieli widzieć cię w czymś takim i chcesz, żeby szybko ten stan został usunięty, żeby nie musieli cię w tym widzieć. Tak, cząstki ciała. Nie, a co tam? Przecież ilu tam popełnia złe rzeczy, to co ja jestem, jakiś wyjątek czy co? Też mogę sobie złe rzeczy popełniać. To jest tragedia. Taki sposób myślenia. To już jest sposób myślenia Babilonu. Pamiętamy w psalmie 51 Dawid mówi, ja znam występki swoje, zgrzeszyłem przed Tobą, Boże. Dlatego pokutuję i szukam Cię, Boże, abyś mi dał oczyszczenie i uwolnienie, abyś dał mi swego Ducha Świętego. To jest tak ważne, żeby wiedzieć, żeby nigdy nie przemieścić się i nie zacząć, skoro inni to robią, to ja też mogę. To jest tragedia. Taki sposób myślenia to jest wszetecznica. Skoro inne cudzołożą, ja też mogę cudzołożyć. A cóż to tam? Ale to jest sposób myślenia nie Kościoła. A więc jeżeli nawet inni robią zło, ja nie myślę tego robić. Mam Chrystusa czystego, świętego, po to przyszedł, żeby zbawić. A więc mamy chrzest jako drogę, jak Izrael przez Morze Czerwone, tak my przez chrzest, abyśmy nowe życie prowadzili. Chrzest jest zanurzeniem śmierć Chrystusa i powstaniem do nowego życia. A więc widzimy, że coś się stało, abyśmy przekroczyliśmy granicę, nie wracajmy z powrotem. Po cóż mielibyśmy szukać czegoś, o czym wiedzieliśmy i przyznaliśmy się, że to jest grzech. Przecież pokutować, gdy zaczęliśmy, to co zaczęliśmy robić? Usuwać grzechy nasze. Już wiedzieliśmy, to jest złe i trzeba z tym skończyć. To po co później wyjść do Chrystusa, chodzić w Jego Królestwie i wrócić z powrotem i przebierać w tym złu i myśleć, a może ja nie wszystko jest złe. Może coś nie jest złe z tego złego. No i później wybierze sobie człowiek. Coś tam i masz, wraca stare życie. A więc chrzest jest czymś drogocennym, darem Bożym. Jest prośbą do Boga o czyste sumienie, a potem czytamy, że Paweł pisze, że ci, którzy porzucili czyste sumienie, stali się rozbitkami w wierze, ugrzęźli. Nie mogą już dalej poruszać się za Jezusem. Czyste sumienie jest bardzo koniecznie potrzebne nam. A czyste sumienie może mieć tylko wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie. Kiedy Go opuszczamy, sumienie nasze bruka się już. Moment. A więc mamy tak, teraz skrócimy trochę to, bo o tym wszystkim wiemy. Mamy nowe życie po wyjściu z wody chrztu. Ilu ma nowe życie po wyjściu z wody chrztu? Chrystusowe życie, to jest nowe życie. Nie mówię o nowym życiu człowieka, który sobie myśli, jak będzie żyć w chrześcijaństwie. Nie o tym mówimy. Mówimy o życiu Chrystusa w nas. Ci, którzy się ochrzcili, zostali zanurzeni w śmierć Chrystusa i powstali z martwych w Chrystusie, aby nowe życie prowadzić. Po to jest chrzest, aby opuścić stare, rozpocząć nowe. Tak? Jest w prawdzie. To są jak wyjście z Babilonu do miejsca przebywania Jezusa Chrystusa. Przez śmierć do życia. To jest ważne, żeby tego pilnować. Inne chrześcijaństwo jest oszukaniem, jest zwiedzeniem. Staniesz przed sądem i usłyszysz wyrok Gehenna. Każde inne chrześcijaństwo jest zwiedzeniem. Nowe życie jedynie wejdzie do wieczności. Nie oszukuj się. W Babilonie jest pełno religii, które się oszukują, pełno wyznań, które się oszukują i które mówią, u nas jest zbawienie. Nie, zbawienie jest tylko w Jezusie i to jest nowe życie, które dostaliśmy w Nim. Nowe życie idzie do wieczności, stare idzie do Gehenny.
Jeżeli chcesz iść do wieczności, potrzebujesz Jezusa jako Zbawiciela i potrzebujesz żyć dzięki Jezusowi i trzymać się Go, nie oglądając się na nikogo innego, bo Jezus jest twoim Zbawicielem i zbawieniem. Nie patrz się, co inni robią. Jeżeli chcesz się uratować, to patrz się, co Jezus robi. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary biegnie. Nie patrz, ile jest fałszów wśród wierzących ludzi. Patrz na Jezusa, gdzie jest doskonała prawda i na tych, którzy w tej prawdzie trwają. Ratuj się, duszo. Nie zgiń z tym światem. Trochę chrześcijaństwa i trochę świata. Zależy, na co trafisz w danym momencie. Nowe życie to nowe życie. I sławne miejsce. 2 Koryntian, 5 rozdział. 14, 15, no nawet trochę dalej pójdziemy. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Słuchajcie, to jest tak objawiająca prawda, wspaniała. My nie musimy żyć ze sobą w kłótniach, waśniach, w nastawieniach. Nie musimy, możemy się miłować. Wiesz o tym? Miłować się dzięki Jezusowi możemy. Wiesz o tym? Nie musimy się kłócić, nie musimy się zwalczać, nie musimy udawać nikogo. Możemy żyć. Tylko trzeba wyjść z tego miejsca Babilonu na wolność. Bożych dzieci, żeby niebo było otwarte i myśli Chrystusowe by napełniały umysł, a serce pełne było słów Jego miłości do ciebie i do mnie i Bożej ojcowskiej miłości do wszystkich Jego dzieci, abyśmy razem tą jedną wąską drogą szczęśliwi, razem budując się na dom Boży szli. To jest prawda, ale jej nie będzie, jeżeli część będzie w Babilonie, a część w Królestwie Jezusa. Bo nie ma to nic wspólnego. Tam są obłuda i fałsz, a tu prawda i zwycięstwo. Ale nawet gdy jest obłuda i fałsz, to jeszcze istnieje to. Panie, przyznaję się, chcę kończyć. Chcę kończyć życie po swojemu. Chcę żyć dzięki Tobie. Chcę mieć wypełnione życie chwałą Twojego zwycięstwa, Panie. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Taka jest prawda. Wierz w Jezusa. Nie wierz w jakieś swoje pomysły religijne. Wierz w Jezusa. Tam jest piękne nowe życie. Tam jest twoja miłość do braci i sióstr. Tam jest twoja radość zbawionego człowieka. Tam jest twoja społeczność z Ojcem. Cały czas i dzień i noc należąc do Niego. Nie wchodź w żadne walki, zmagania, nastawienia. Rozpraw się ze swoim grzechem, człowieku. To już dla ciebie jest wielka sprawa, a nie żeby się rozprawić z cudzymi grzechami. Rozpraw się ze swoimi. I żyj na wolności i wtedy będziesz móc pomóc innym, bo będziesz mieć miłość Jezusa i cierpliwość Jezusa i pokój Jezusa. A więc nowe życie, mnóstwo wspaniałych miejsc jest w Biblii, które mówią o tym, a to takie piękne, że ten, który jest w nas, większy jest od tego, który jest w świecie i dlatego zwyciężamy wroga, bo nie należymy już do jego Babilonu, ale należymy do Królestwa Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, prawdziwego. A więc mamy to zwycięstwo, pokonanie. Mamy święte życie dzięki świętemu Jezusowi Chrystusowi. Nie musisz być w takim czy innym ugrupowaniu. Nie musisz być w jakiejś partii, nie musisz być w jakiejś frakcji, nie musisz być w koalicji. Masz być w ciele Chrystusa jako Jego cząstka, która ma takie samo staranie o inne, jak o siebie samą. To jest ciało, kiedy dbamy i to jest właśnie Chrystus, to jest nowe życie. Nie w ciele Babilonu, tylko w ciele Chrystusa, gdzie On jest głową i gdzie są piękne zarządzenia. Druga rzecz bardzo ważna, że ci, którzy żyją w Babilonie, idą do Gehenny, ale ci, którzy żyją w Chrystusie, idą do domu Ojca. To jest dla nas bardzo ważne,
Jeśli nie chcemy kiedyś patrzeć, jak żyje się w Gehennie, to lepiej patrzmy dzisiaj na Jezusa, jak się żyje w Chrystusie. I dzisiaj już z tego korzystajmy. Jezus powiedział, że nikt do Ojca nie przyjdzie, jak tylko przez Niego. Co to znaczy przez Niego? No przez to, kim On jest. Dlatego potrzebujemy się rozwijać i wzrastać. Możesz sobie chodzić koło swego ciała, ale to sobie zrobisz krzywdę, bo kiedy umrzesz, kto będzie z tobą? Tylko Jezus przeprowadza przez śmierć. A więc mamy w Chrystusie drogę powrotu do domu Ojca. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Same takie wspaniałe porady, które mówią rzeczywiście. W Chrystusie nie znajdziesz, żeby On się tam z kimś spierał, kłócił, właśnie nastawienia, pomówienia, czy inne rzeczy, jakieś wielkie frędzle, czapki, co tam. On w ogóle nic z tym nie ma wspólnego. On jest życiem, czystym, pięknym życiem. On wprowadza nas w piękne życie. Kiedy w Nim chodzimy, chodzimy dzięki Niemu, żyjąc tutaj na ziemi. A więc tego, co w niebie, też szukamy, nie tego, co tutaj. To jest dla nas ważne, bo tam idziemy. Pamiętaj, to jest prawda. Ta prawda może ci pomóc, którą słyszysz. Jeśli ją przyjmiesz i będziesz z niej korzystać przez wiarę, będziesz żyć zwycięsko. Każdy, który idzie za Jezusem czy w Chrystusie, jest zwycięzcą, zwyciężczynią. Pamiętaj, lepiej, bo zwycięzcy będą tam, gdzie On. On w każdym liście zaznaczał tym w Księdze Objawienia. Zwycięzcy, zwycięzcy, dam być, zasiąść wraz ze mną na tronie. A więc zwyciężajmy, pamiętajmy, dzięki Panu, dzięki temu, co On uczynił dla nas, zostało to wszystko otwarte i dzięki Duchowi Świętemu możemy iść w odpowiednim kierunku. Wszystko jest dla ciebie otwarte, bracie, siostro. Masz dostęp do wszystkiego, ale on może być zamknięty szlabanem grzechu. I trzeba ten szlaban usunąć, żeby dalej mieć dostęp do źródła, do wody żywej, do chleba żywota, do życia w radości przed Bożym obliczem. Lepiej usunąć to, co przeszkadza, niż usuwać się sprzed Bożego oblicza. Diabeł chciałby, żebyśmy się usunęli sprzed Bożego oblicza, uciekli. A Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy wyznali, porzucili. On da wszystko, co potrzebne, abyśmy mogli korzystać i być szczęśliwymi, że Bóg nas złączył z sobą w Chrystusie Jezusie teraz i na wieczność przez jedno zbawienie, przez jedno oczyszczenie, przez jedno wspaniałe nowe życie. Amen. Amen.